w połowie lat 80. już byłem takim znanym pilotem w środowisku ze względu na to, że jeździłem tym fabrycznym małym Fiatem. Były dwie fabryczne załogi, a klasa mojego Fiata, słuchajcie, liczyła 20 parę, nieraz 30 aut. Ja jako osoba kojarzona, słuchaj, już normalnie tak jeździłem te mistrzostwa polskie i nagle pojawił się Krzysztof Hołowczyk, słuchaj, normalnym Fiatem takim, wie, 125P na rajdzie Corbonana, bodajże 84 rok, słuchaj, a ja byłem tym pilotem w załodze fabrycznej, więc my oczywiście byliśmy tacy, wiesz, w tej dużej klasie, bardzo, że tak powiem, kojarzeni, rozpoznawalni, bo my wygrywaliśmy mistrzostwa Polski wielokrotnie w tak ciężkiej klasie, że nie to trzy auta, jesteś mistrzem i dwóch wicemistrzów. Nie, tylko 20 parę samochodów i tam jesteś mistrzem Polski, prawda, bądź wicemistrzami. To ma inny ciężar gatunkowy w sensie sportowym, prawda, ta nasza klasa. Więc ja byłem osobą znaną. I Krzysztof Hołowczyc przez kilka lat jeździł sobie normalnie tam tym swoim autem ze swoimi jakimiś takimi kolegami pilotami. Ale nadszedł rok 89, kiedy ja byłem pilotem kontraktowym w dziale sportu już w FSO. Przełomowy rok. U Pawła Przybylskiego. Byłem to genialny gość. Byłem pilotem Pawła Przybylskiego. Fenomenalny kierowca. I słuchajcie, i on dostał zwolnienie na rajd Polski na inne auto, na prawdziwe, profesjonalne, rajdowe auto Audi Coupe Quattro. Słuchajcie, szef go zwolnił, szef działu sportu, następca Andrzeja Orzewicza, zwolnił go na ten jeden rajd i mówi do mnie tak: Maciek, słuchaj, jest ten Krzysztof Hołowczyc, pas. On tak właściwie, wy wygrywacie, a on tak jest drugi, trzeci, on jest tuż za wami. Ty, pojechałbyś z nim rajd Polski? 89 rok, lipiec. Ja mówię, Jacek, oczywiście, no przecież ja tutaj, wiesz, no mam wakat teraz, bo Paweł Przybylski jedzie innym autem, więc ja normalnie z tym Krzyśkiem mogę jechać. I to był nasz pierwszy w ogóle kontakt. Krzysiek Hołowczyc był bardzo pozytywnie jakoś tak, zaskoczony tym moim spokojem, dobra cecha, wydaje mi się, u pilota, taką, aktywnością, jeżeli chodzi o pracę, bo ja go tam nie zwalniałem, nie przyspieszałem, robiłem swoją robotę, podporządkowałem się całkowicie jego sobie normalnie tym ambicjom i tej niesamowitej pracowitości. No i potem ja dalej jeździłem sezon z Pawłem Przybylskim, on szedł swoją drogą, słuchajcie, Krzysiek, i potem jak zginął Marian Bublewicz, panie, świeć nad jego duszą, w 92 roku w lutym, to mnie zaproponowali, w 93, zaproponowali, żebym był pilotem Krzysztofa Hołowczyca, który wtedy już jeździł Toyotą Celicą w Toyota Motor Poland. I tak się zaczęła ta dalsza nasza droga, bo początek był 89, jak powiedziałem, no i słuchajcie, i normalnie to trwało wiele, wiele lat. Wiele lat, słuchajcie, te naprawdę duże sukcesy. Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Wicemistrzostwa Europy, wiele startów w rajdowych Mistrzostwach Świata. Parę razy byliśmy w tej pierwszej dziesiątce, jak to ładnie mówią, w tym top ten, prawda, no naprawdę to były dla nas takie bardzo nobilitujące wyniki. No i słuchajcie, i tyle lat, 9 lat, słuchajcie, i nadal uważam, że mamy świetne relacje, bo powiem wam, że przy pracy w takich napięciach, w takiej niesamowitej, słuchajcie, normalnie takiej gorącej atmosferze, gdzie jest ta niesamowita odpowiedzialność jednego i drugiego, gdzie są straszne jakieś takie te ambicje działają, słuchajcie, normalnie i tutaj, w takich warunkach pracy wytrzymać w takich relacjach, w jakich my to byliśmy w ogóle i nadal jesteśmy, to powiem wam, że ja jestem pełen podziwu dla Krzyśka i dla siebie.